O, przepraszam. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Koleżanki, koledzy, proszę dać na czacie, czy jest wszystko ok. Jeszcze raz dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jak zwykle zaczniemy od kalendarza, ale nim zamówimy sobie kalendarz, na co zwracamy uwagę? Oczywiście numer jeden w tej chwili, co będzie rozgrywane w najbliższych dniach i tygodniach do 3 listopada, będzie to brutalna kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych. Ona zawsze jest brutalna, bez ograniczeń. To, że u nas w Polsce się mówi, że kampania jest brutalna, taka czy inna, no to jest pikuś w związku z tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Tam wszystko jest podporządkowane zwycięstwu. No i dzisiaj mieliśmy atak Trumpa na FDA. To jest odpowiednik polskiego nadzoru farmaceutycznego, który dopuszcza leki do stosowania. I według FDA szczepionka na koronawirusa miała się pojawić dopiero wtedy, gdy pacjenci w trzeciej fazie badań będą obserwowani przez minimum 2 miesiące pod kątem, jak w każdych lekach, pod kątem skutków ubocznych i ewentualne dopuszczenie lub niedopuszczenie do obrotu i do stosowania w medycynie. Wczoraj Trump i Biały Dom powiedział, niech się FDA pocałuje, nie powiem ładnie w co, nie będzie nic takiego, od razu jak tylko będą jakieś dobre efekty, nie patrząc na to, że facet dostanie szczepionkę na koronawirusa, koronawirusa mu się wyleczy, a poleci przy tym serce, nerki, wątroba i umrze na to, no to jest kompletnie nieistotne. Szczepionka ma być dostępna przed datą 3 listopada, czyli przed wyborami. Trump broni się jak może. Słupki bardzo mocno mu spadają. W dalszym ciągu sondaże wskazują na minus 10%. Szans na porozumienie i na nowy pakiet stymulacyjny, te szanse praktycznie spadły do zera. To też tutaj wsparcia nie będzie. No i tutaj szczepionki i Trump i wybory prezydenckie. To będzie kształtować sentyment na rynku. To też w najbliższych dniach i tygodniach można się spodziewać, szczególnie na ryzykownych aktywach oraz dolarze podwyższonej zmienności. Co powoli zaczynamy chyba już obserwować, bo te wystrzały, które są, one są niczym innym niespowodowane, tylko no, ostrożnością dużych graczy, a kapitał spekulacyjny ma największe pole do popisu. Także na te elementy szczególnie będziemy zwracać uwagę. Dzisiaj RBA podał w swoim protokole niezmienione warunki działania właściwie na najbliższe lata, w dalszym ciągu na poziomie 75 miliardów dolarów, ale australijskich, będą udzielane kredyty preferencyjne dla przedsiębiorstw, dla konsumentów, żeby ruszyć troszeczkę. Produkcja przemysłowa bardzo mocno spadła, ale znacznie mniej niż szacował to bank. Natomiast niepokoi ich to, co się dzieje ze stanem Victoria, jednym z najbogatszych stanów czy okręgów w Australii.
i tam produkcja przemysłowa bardzo mocno spadła. No i dopóki inflacja nie ustabilizuje się na poziomie 2-3%, czyli w celu banku, nie ma szans, żeby jakiekolwiek ruchy były wykonane na stopach procentowych. I to będzie dotyczyło wszystkich banków centralnych, o ile nie zdecydują się schodzić na oprocentowania poniżej zera, a wszystko zależeć będzie od tego, czy nie będziemy mieli lokalnych lockdownów, no a jak sytuacja wygląda w poszczególnych krajach Europy i Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o koronawirusa, nie wygląda to najlepiej. Tutaj Kalifornia wprowadza bardzo mocne obostrzenia, z Europy Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, nawet strajki i się pojawiają. Może nie tyle strajki, ale oburzenie społeczeństwa. No i właściwie nic. Właściwie perspektywy lokalnych lockdownów, bo teraz tak przyjmujemy to, będzie również kształtowało to, ale tu głównie jak będą się zachowywały rynki europejskie. Musimy zwrócić również uwagę na funta. To, co robi Boris Johnson, czyli niedogadanie się w dalszym ciągu z Unią Europejską i należy spodziewać się jakiegoś takiego bardzo miękkiego porozumienia, jeżeli chodzi o Brexit, a w następnych miesiącach, już po nowym roku, może to będzie dopracowane. Sondaże Borisa Johnsona, jeżeli chodzi o rząd, tak mocno spadły, że jest on w tej chwili przedostatnim, jeżeli chodzi o zaufanie społeczne do przywódcy Wielkiej Brytanii. No i być może skończy się to znowuż to, co było z Theresą May, przedterminowymi wyborami, może nie wyborami, ale zmianą na fotelu szefa rządu Wielkiej Brytanii. Dobrze. Te ogólne rzeczy żeśmy sobie omówili i jedziemy z koksem. Co to takiego ciekawego będzie się działo w kalendarzu? A jutro się nic nie będzie działo. Jutro się nic nie będzie działo, poza tym, że Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie. I tutaj mamy dalej w okolicach zera, chyba że Napiński ze swoją radą potrafi zaskoczyć, ale mało prawdopodobne, żeby zdecydowali się na cięcia stóp procentowych, tym bardziej, że bardzo negatywnie zaskoczyła inflacja. Inflacja wyskoczyła powyżej 3,2%, czyli jesteśmy w celu banku, a stopy są takie, jakie widzimy, a szczególnie widzimy to na odsetkach z wyciągów bankowych. Węgry i Turcja w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, podniosły stopy procentowe nieznacznie, ale podniosły właśnie w obawie o skokowy wzrost inflacji. I tutaj myślę, że nasi bankierzy nie zrobią nic i będą trzymać się tej wersji wydarzeń, tłumacząc to, że inflacja nas w tym momencie nie obchodzi, niech wszyscy płacą drożej. Żadne banki poważne nie podnoszą stóp, to my i też nie będziemy podnosić. Później Departament Energii poda tygodniową zmianę zapasów ropy, benzyny, destylatów. Jak zwykle nie ma to wpływu w ostatnim czasie na rynek, a kurs dolara i wiadomości okołorynkowe i to, co ostatnio szarpnęło ropą, to nic innego, jak no była nadzieja, że tydzień temu rozpoczęte strajki w Norwegii na platformach wydobywczych zarówno gazu, jak i ropy. Tam wiele związków zawodowych jest, te związki są malutkie, po kilkudziesięciu paru członków liczą. No i jeden związek niestety powiedział nie zgadzamy się na to. To też w dniu wczorajszym ropa bardzo mocno ubiła, a że z poziomów technicznych. Ja uważam, że to taka moja teoria prywatna, ani nie ma to nic wspólnego z tradingiem, że rynki z wyprzedzeniem wiedzą, co w danym momencie się wydarzy. O tym dzisiaj wspominałem w krótkim filmie zamieszczonym na YouTubie. Właśnie tutaj taki projekt, któryśmy podjęli z CMC. Zaraz pokażę, gdzie to jest. Takie filmiki z analizą maksymalnie trwające 5 minut, co kilka dni się będą pojawiać
jako różne instrumenty, już tych filmów się pojawiło 6 czy 7. Zaraz wam pokażę, gdzie to znaleźć. Jak ktoś nie ma rachunku w CMC, to warto założyć sobie na przykład rachunek demo, to te wszystkie informacje będziecie mieć i dostępy do tych filmików, albo bezpośrednio na kanale CMC. To taka tylko informacja, nie autoreklama, ani nic innego. Ale tutaj nie ma w kalendarzu jednej rzeczy. Jutro będziemy mieli protokół z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku, czyli organu Fedu. Zaplanowane to wydarzenie jest na godzinę 20. Nie należy się spodziewać również żadnych zmian wprowadzanych na tym posiedzeniu. To też zmienność raczej powinna być dość mizerna, jeżeli chodzi o takie wydarzenie. Natomiast dzień później, w czwartek, znacznie więcej ciekawych odczytów. Już będziemy mieli w czwartek i również nie ma tu w kalendarzu, 13.45 protokół z posiedzenia EBC. I to będzie znacznie ważniejsze. To znaczy, ja już powiem ci. Wejdź na YouTube, wpisz CMC Markets jako kanał i tam na tym kanale będziesz miał te cykle. Bartek tam co w trawie piszczy i te filmiki. Ja zaraz pokażę, gdzie tutaj są. Co, można sobie subskrypcję tam włączyć nawet i nie wiem, jak to tam na maila przychodzi, czy gdzieś, że coś się pojawiło. To jest od strony technicznej. Ja nie jestem specjalistą od YouTube'a. OK. Wracamy do tego, co tu się dzieje. Jutro EBC. I EBC będzie dużo ważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że po ostatniej konferencji prasowej Christine Lagarde, szefowej banku, na drugi dzień główny ekonomista EBC mocno skrytykował szefową, co rzadko się zdarza, i co najważniejsze, nie stracił pracy, że jednak bank musi reagować na to, co dzieje się z kursem euro. Euro nie może być za mocne, bo cele inflacyjne EBC odsunął się w bardzo odległą przyszłość. To też być może na jutrzejszym protokole z posiedzenia. O, bardzo szybko i dzięki za pomoc. Na jutrzejszym posiedzeniu, na czwartkowym posiedzeniu EBC można się spodziewać interwencji słownej i to będzie może mieć wpływ na kurs euro-dolara. Przypomnę, to będzie przy komputerze godzina 13.45, protokół z posiedzenia EBC. No i jak zwykle w czwartek tygodniowa zmiana zasiłków, wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. No i w poniedziałek finalne odczyty PKB z Wielkiej Brytanii. Produkcja przemysłowa i przetwórstwo przemysłowe z Wielkiej Brytanii, chiński PMI dla sektora usług i od godzin porannych będziemy mieli finalne odczyty PMI-ów dla sektora usługowego. Coś tu jest nie tak, no ale to tak sobie będzie i zakończymy tydzień payrollsami z Kanady. Być może zobaczymy większy wpływ na dolara kanadyjskiego. Ankietowani analitycy wskazują, że mediana nowych miejsc pracy we wrześniu spadnie w stosunku do sierpnia o blisko 100 tysięcy ludzików. Ja już podam może jeszcze taka króciutka informacja o tym, co mówiłem. Tutaj w komentarzach rynkowych, jak sobie popatrzymy, mam przyjemność sobie pisać te komentarze. I tutaj ropa WTI, jak reaguje, to było puszczone przed południem. Scenariusz sprawdził się idealnie. Podany jest od razu link, gdzie wejść na to nagranie. Także tutaj kolega
ma ochotę, to od razu może wrzucić i wspomóc. To są te krótkie 5-minutowe filmiki. Dobra, do wykresu zatem, co się dzieje na niemieckiej giełdzie od poniedziałku. I zauważmy, że bardzo ciekawa sytuacja jest, jeżeli chodzi o cykliczność. Ubiegły poniedziałek, potężny wystrzał, od wtorku do piątku spadki, w poniedziałek wystrzał, początek również wysoki. Pokazują chyba kierunek, że wyjdą znacznie wyżej na DAX-ie. Dzisiejsze notowania, zamknięcie świeczki powyżej poniedziałkowej sugerować może, że po jakichś niewielkich ruchach korekcyjnych zobaczymy test dołka rozbitego jedną świecą i jest to okrągły poziom 13 tysięcy punktów. W ogóle DAX zachowuje się ostatnio dość dziwnie. Dlaczego? Dlatego, że popatrzmy sobie to, co dzieje się na wykresie godzinnym. W tej chwili mamy lekkie cofnięcie, ale jak popatrzymy na idźmy od razu na piątkę, będzie prościej. Bardzo ładne utrzymanie oporu po porannych wzrostach od godziny 9. Amerykańskie indeksy mieszane. Na starcie one już sugerowały, że są możliwe spadki, a szczególnie na technologicznym Nasdaqu. No i tutaj ta strefa oporowa, która została wykonana, ona zrobiła bardzo ładnie swoją robotę w dniu wczorajszym i od dzisiejszego dołka pchamy się w górę. No i wybiliśmy opory na 12930 i w tym momencie rynek się cofa. Cofa się do kolejnego poziomu OLO. Być może to cofnięcie będzie tylko i wyłącznie na tym poziomie 12870 punktów. Na ten moment, na tym niskim interwale, idziemy co prawda coraz niższe szczyty, coraz niższe dołki, ale dynamika bardzo mocno wygasa. Czyli już pierwszy opór 12900 punktów i jak zauważcie, od godziny 16.40, czyli godzinę po starcie Ameryki, tu jest start w Stanach Zjednoczonych, to bardzo duży wzrost, czego nie było na amerykańskich indeksach, ten bardzo silny wzrost, to właśnie informacja z Białego Domu, że mamy w nosie całą FDA i szczepionka ma być i koniec, nawet jakby miały szkodzić, a nie pomagać. No i w korekcie doszliśmy do początku pierwszej korekty i w tej chwili próbujemy się obsuwać. Już takie bardzo krótkoterminowe wsparcie. Dołek rozbity jedną świecą 922 i 12900. To jest ten poziom, wokół którego się poruszamy. Na wykresie godzinnym, jeżeli miałyby zastąpić jakieś spadki, to liczyłem, że dołek jeszcze jest to nieprzesądzone, że ostatni szczyt przed dołkiem będzie przetestowany 18771. Nie chcą tego robić, czyli nie chcą ze mną współpracować, ale popatrzmy sobie to, co tutaj było oporem od godzin nocnych na futuresach. Stało się na ten moment wsparciem. Czy to będzie dobra trampolina do tego, żeby odchodzić w stronę 13 tysięcy punktów oraz 13 tysięcy 20 punktów? Jak popatrzymy sobie na wykres dzienny, to jest to bardzo istotne miejsce, gdzie kupujący nie mogli zrobić nowego szczytu, a spotkali się z reakcją podaży, dołek rozbity i nie był jeszcze testowany. Czyli odejście w stronę 13 tysięcy ciągle możliwe. Spadki można zakładać po zejściu poniżej 12870 i wtedy w stronę 12775. Tak wyglądałaby to sytuacja w układzie niskointerwałowym. Amerykańska giełda na dniu dzisiejszym na wykresie godzinnym 28200, wczorajsze 20
8-100, ostatnie szczyty, które wygenerowały tą korektę spadkową począwszy od 1 października, próba utrzymania oporu, lekkie nadbicie, pokazanie kierunku, no i to, co było oporem, zamieniło się w wsparcie, też kluczowe wsparcie, 28 042 punkty. I jeszcze ciągle z szansą na domknięcie luki z 2 i 5 października, czyli ta luka weekendowa, gdzie pchaliśmy się w poniedziałek bardzo dynamicznymi i silnymi wzrostami. Na wykresie dziennym, to jest właśnie ta świeczka, która wybija ostatnie szczyty, ale bardzo blisko jesteśmy już oporu, bo przecież tu, gdzie wybijaliśmy linię trendu wzrostowego, popatrzmy sobie, przypomnijmy, wybijamy linię trendu wzrostowego, no i póki co na razie kupujący nie bardzo mają siłę wyjść powyżej tego poziomu. 12 350 punktów na ten moment jest ograniczeniem. Póki co ostatni szczyt został wybity, jeszcze w ramach ruchu korekcyjnego szansa na podejście na wyższe tematy. Jeżeli tutaj pojawi się podaż, będziemy mieli do czynienia z trójfalową falą A, trójfalową falą B i ewentualna pięciofalowa fala C, która mogłaby sprowadzić w stronę 38,2 zniesienia FIBO poziom 25 tysięcy punktów. I tak jak wspominałem, możemy mieć bardzo silne i bardzo szybkie te ruchy związane właśnie z całym korowodem, który teraz w Stanach Zjednoczonych się odbywa. S&P 500 niewiele sobie robi. Popatrzmy, na jakim poziomie on jest handlowany. Najpierw 3400 punktów i popatrzmy na te 3400 punktów. Największa korekta w tym całym ruchu wzrostowym została wybita i w tej chwili te 3400 punktów, położę poziomą kreskę, będzie to lepiej widoczne. Podaż, podaż, podaż. 3425. Wczorajsze zamknięcie tej poniedziałkowej świecy wzrostowej. No i dzisiaj praktycznie mamy równowagę pomiędzy popytem a podażą. Jesteśmy na poziomie wczorajszego zamknięcia. No i pierwsze zmartwienie kupujących 3425 punktów i stąd może pojawić się podaż. Jeżeli nie, kolejny poziom 3450 punktów z wykresu H4. Widać to bardzo dokładnie. Po tym swingu spadkowym kolejny poziom, no i 3473. Bardzo istotne poziomy oporowe. Ten trzeci również zaznaczę, no ale to jest jeszcze przyszłość, bo odległość jest bardzo wysoka. Potrzeba tu nie świeczek H4, tylko już kilkudniowych ruchów. Overbalance jest wykonany. Pierwszy poziom oporu już mamy przed sobą. No nie, no Bartek, nie psuj. Drugi poziom oporu bardzo blisko. No i trzeci również mamy wystarczony. Jeżeli chodzi o niskie interwały, już nawet wykres 15-minutowy pokazuje, jak ta dynamika wzrostów praktycznie umiera. Godzina 16:15:30 rusza giełda, próbują wyjść wyżej, robią nowy dołek i tak naprawdę jesteśmy właśnie na wykresie dziennym na poziomach otwarcia. Nasdaq technologiczny dzisiaj dość mocno traci, ale technicznie, jak popatrzymy z poziomów 15-minutowych, ta strefa oporowa, którą mieliśmy, walka popytu z podażą, wychodzimy w górę i na ten moment stała się wsparciem. Opory, dzisiejsze, wczorajsze i dzisiejsze maksima właśnie na starcie
na Dow Jonesie, gdzie, na dachu, gdzie mieliśmy takie wyjście w górę, rozbicie, podejście i w tej chwili praktycznie znowu, jak popatrzymy na świeczkę dzienną, nie ma co patrzeć, nawet jesteśmy w miejscu otwarcia na rynku kasowym. Nasdaq otworzył się w granicach minus 15, minus 22%. To są troszeczkę inne te procenty, ale jak popatrzymy, warto zapamiętać 11,375 intradayowe wsparcie zamienione z oporu, który 5 października, poniedziałek, został rozbity i w tej chwili jest respektowany przez stronę kupujących. Z wykresu dziennego mamy tutaj dość nieprzyjemną sytuację z tego względu, że ostatnie szczyty, które robiły dołki, są dwukrotnie nadbijane. Jak popatrzymy na dzisiejszy wykres dzienny, wczorajsze maksimum już nie dało rady być poprawione, tak jak mamy to w przypadku niewielkich wzrostów na Dow Jonesie czy na S&P, bo cóż to za wzrosty w porównaniu z wczorajszymi blisko 2% wzrostami. Jeżeli chodzi o Nasdaq, to było ponad 2%. No w tej chwili, czy to realizacja zysków, no ta formacja, ta suki oraz harami, które nie chcą być potwierdzone, być może najbliższych od jutra, pojutrze, być może zobaczymy atak na niższe poziomy. Na razie na wysokich interwałach niczego ciekawego nie widać, natomiast w tym przypadku kluczowym są poziomy 15-minutowe. Skąd spadki? Jeżeli zejdziemy na jeszcze niższe interwały, no to się rodzi pytanie, dlaczego kupujący nie mogą zrobić nowego szczytu? Po bardzo fajnym starcie, czyli godzina 15.30 spadamy, później jest szybkie wyjście w górę. Dlaczego kupujący nie mogą zrobić nowego szczytu? Dlaczego ostatni dołek zostaje wybijany? Wsparcie się broni. To oporów należy szukać gdzieś tutaj w okolicach 11.480-11.490 punktów. Jeżeli stąd pojawi się podaż, jest już szansa na niższe spadki. Już całkiem abstrahując z niskich interwałów, popatrzmy sobie na ten dołek, który był rozbity, tutaj sprawdzany, już nam się rysuje na 11.447 jakiś układ oporowy. Ale dopóki ostatni dołek przed szczytem nie zostanie wybity, nawet na tych interwałach krótkich, zaznaczę go, proszę bardzo, na tych interwałach niskich nie ma co na razie szczerać się w krótkie pozycje, bo schodząc jeszcze niżej na wykres minutowy, mamy ten miszunk, że to, co tu jest oporem, ale popatrzmy na minutówkę. Zejdziemy bardzo nisko. Opór bardzo krótko trwający 5 minut zamienił się na wsparcie. To też dopóki ten dołek nie pęknie, tutaj raczej jeszcze będzie obowiązywać niewielki ruch wzrostowy, choćby w stronę 11.463 oraz góra 11.478. Plus testowanie ostatniego końca pierwszej korekty w tym ruchu spadkowym. Jak widzimy, na razie uspokojenie jest, za to zwróćcie uwagę na to, że amerykańska sesja w ostatnim czasie ma to do siebie, że najwięcej dzieje się w końcówce, czyli między godziną 20.30 a 22, gdy rynki są zamykane, że tutaj w tych godzinach należy szukać końcówek. Popatrzmy sobie na wczorajszy, nie wiem, na minutówce. Będzie piąty, godzina 20.30. Bardzo silne, dynamiczne wyjście i do godziny 20.22 utrzymane wysokie poziomy.
czyli bardzo silne reakcje w czasie końcowych godzin czy końcowych minut na amerykańskich parkiecie. I tutaj możecie sobie spokojnie prześledzić, że właśnie w ostatnim czasie te ostatnie półtorej, dwie godziny dają kierunki. Póki co zmiana jest bardzo niewielka, to też siedzimy na tych niskich interwałach. Dużo ciekawsza sytuacja, aha, jeszcze polska giełda. No ale to popatrzmy z interwału dziennego. Dwie luki pod rząd. Dzisiaj dynamika już spadła. Nie udaje się na razie wyjść powyżej 1750, a dopiero kluczem do wzrostów będzie poziom 1806. Mniej więcej tak zaznaczyłem po minimach, a nie po strefach. 1806 i dotąd można spodziewać się ruchu korekcyjnego. Wpisywałoby się to w korektę prostą A, B, C i mniej więcej pod podejście pod ostatnie szczyty 1790 punktów. Być może będzie to fajną okazją do zajęcia krótkich pozycji. Przejdźmy na rynki surowcowe. Zacznę może od ropy WTI, dlatego że o tym dzisiaj bardzo dużo opowiadałem. Mój target został zrealizowany. Dlaczego od godziny H4? Od wykresu H4. Wczorajsza informacja. Mamy wsparcie na 36,92. To są kontrakty grudniowe. 36,92. Wsparcie. Bardzo ładne spadki. Wczoraj reakcja wzrostowa. Właśnie po tej informacji, o której mówiłem, że w Norwegii strajki, ale ten jeden związek się zrobił. No i dzisiaj opowiadałem o tym, w tym momencie, gdzie górne ograniczenie, popatrzmy sobie, ta świeczka outside barowa, wyhamowanie wzrostów, no i w którą stronę rynki pójdą, wskazując na kolejne poziomy docelowe. $40.73 oraz $41.10. I z tego poziomu, dlaczego to jest tak istotny poziom? No kupujący nie mogą zrobić nowego szczytu. Patrzymy, to jest 18-21 września. No, nie mogą zrobić nowego szczytu, pojawia się podaż, ostatnie dołki przed szczytem powybijane. No i cóż, każda próba podejścia, jesteśmy na strefie oporowej, 41.10, no i w tej chwili, skoro mamy tak ładnie, to już możemy sobie przyjąć, że jeżeli w tym momencie uruchamia nam się podaż, to powinniśmy testować 38.91 oraz dolne ograniczenie 39.32. Tutaj zaznaczałem te miejsca, do których będą dochodziły. 41.10, wyjście powyżej tego poziomu automatycznie wchodzi w stronę 41.96, ale musimy uważać, że ten ruch spadkowy w stronę 39.90 może być trampoliną do odejścia na wyższe poziomy, a z wykresu dziennego sobie poszerzymy, idealnie w punkt ta strefa oporowa 41.10, o którym jest nagranie, została sprawdzona. Póki co na razie ciągle króluje jeszcze popyt. Wyjście górą otwiera drogę do strefy 42.015, 42.83. Wynika to z cienia tej świecy, gdzie po stabilizacji na wysokich poziomach 44.11 i próbie jeszcze obrony mieliśmy ruch spadkowy, korektę, wejście w tą strefę i cały ten zjazd na niższe poziomy. Reakcja sprawdzająca ważność tego dołka do wsparcia i w tej chwili tkwimy na oporze 41.10. Coś, co się dzieje na niższych interwałach, mamy objęcie bessy, kontynuacja, to też to, co tutaj było oporem, może być sprawdzane
Spitu w stronę 39,90 spadki jak najbardziej możliwe. I jak popatrzymy sobie na już wykres godzinny, to co mieliśmy w strefie H4, wsparcie, 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 być może zejście właśnie w stronę 39,36, uruchomi nam się znowuż impuls popytowy jako utrzymanie wsparcia, skoro tu są pieniądze na kupno, a jeszcze jak jeszcze one zostały, to powinniśmy zobaczyć impuls wzrostowy. Wyjście poniżej poziom 37 może być poważnie zagrożony i zejście w stronę $35 za beczkę ropy. To są te kolejne poziomy, jeżeli 41,10 pęknie. Srebro. I srebro schodzimy na wykres godzinny. Na razie nie ma o czym mówić w wyższych perspektywach. Dlaczego? To ten cały ruch spadkowy, który mieliśmy, który mamy od 22 września na wykresie godzinnym, stanowi krótkoterminową strefę oporu 24-45. No i zmienność, żeby nie powiedzieć brzydko, zmienność umarła. Już powiększymy, żeby to było w miarę precyzyjnie. Testujemy wsparcie na 23,70. To też ten swing wzrostowy i ten swing spadkowy na samych czerwonych świecach wyznacza nam strefę trendu bocznego, a jedyny pomysł na rozgrywanie boczniaka to próbować na wsparciu kupować, na oporze sprzedawać. Dość wąski zakres, wpadliśmy na ten moment intradayowo od wczorajszego, praktycznie od 2 października, czyli przed weekendem, no i 5 października była próba odejścia, no niestety zakończona zarówno niepowodzeniem kupujących, jak i sprzedających. Zostaliśmy w trendzie bocznym na wykresie 4-godzinnym. Widać to bardzo wyraźnie. To wsparcie, gdzie budował się przyczółek kupujących, no i tutaj sprzedający, znaczy kupujący, nie mieli już dynamiki, żeby jednym silnym ruchem wyjść powyżej. Wyjście powyżej, utrzymanie tego wsparcia i wyjście powyżej otwiera drogę w stronę 25,25 oraz kolejnego poziomu 25,66. Jest to poziom, gdzie wsparcie rządziło, zostało rozbite jedną świecą i w tym momencie te poziomy powinny funkcjonować jako opór. Ciekawa sytuacja techniczna, natomiast no, wymagająca cierpliwości odludków. Złoto nie może się zdecydować, w którą stronę iść. Póki co od dołka idziemy coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki, ale 1921, nawet tutaj 1918,50, które zaznaczałem, bo dlaczego zaznaczałem, bo patrzmy sobie. Króluje podaż. Tak jakby chcieli pokazać kierunek, to też tuczemy się wokół $1900 i te tuczemy się od początku października. Jesteśmy dokładnie po środku tego boczniaka, gdzie $1900 jest środkową wartością pomiędzy minimami 1887 i 1918. To na wykresie 4-godzinnym nic ciekawego się nie dzieje, na wykresie 1-godzinnym ta próba wyjścia górą zakończyła się fiaskiem. No i teraz, jeżeli ten dołek przed szczytem zakończy się utrzymaniem jako oporu, czyli pierwszy warunek mamy spełniony, ostatni dołek przed szczytem zostaje wybity, szansa na odwrócenie ruchu wzrostowego, dokąd? No tutaj w stronę 1897 i 1888. Warunek, ten dołeczek musi wytrzymać, ewentualnie zawsze musimy wziąć pod uwagę ostatni szczyt przed dołkiem, czyli to jest poziom 1888.
913, ja go tutaj wrzucę może, ale dlaczego on jest nieistotny tak bardzo, no bo tu mamy całą strefę oporową i stąd może pojawić się podaż. Czyli tutaj, jeżeli na niższych interwałach, nawet na 15-minutówce zobaczymy w okolicach 1907 dolarów, 1906,70 uruchomienie podaży, szansa ze spadkami w stronę 1889 i 1896. Na wykresie dziennym, jak popatrzymy sobie te ostatnie dwa dni, czyli cały ten tydzień, na razie maluje nam się jakaś tutaj jakiś element podażowy. Dzień się nie zakończył. To dopiero będziemy mogli ocenić o godzinie zamknięcia rynków. Jeżeli tutaj formacja Tasuki czy formacja Harami nam się pojawi w dniu jutrzejszym, będzie tutaj potwierdzenie tej formacji, wtedy spadki w stronę 1848. Jeżeli wzrosty, to do kolejnego poziomu, patrzmy sobie te 1000, tą maksimum na 1920. Ono tutaj wokół tego poziomu cały czas próbowali się bronić sprzedający, kupujący, którzy zostali rozbici i są bronieni. Jeżeli to będzie ta zmiana biegunów, to ceny złota mogą zejść poniżej, ale do tego potrzeba niestety do tego potrzeba siły lub słabości dolara. Czyli na ropie dość ciekawie, jeżeli chodzi o krótkoterminowo, na srebrze no dzisiaj słabiutko, złoto nędznie, natomiast na rynku miedzi mamy odreagowanie. To odreagowanie wczorajsze zakończyło się tutaj niczym i w dniu dzisiejszym kto na początku kupił, a teraz chce sprzedać, ani nie zarobił, ani nie stracił. Ciągle istnieje presja spadkowa. Jak popatrzymy sobie, czy dla miedzi presja spadkowa w dalszym ciągu będzie. I co taką forpocztą jest to, że ostatni dołek przed szczytem został wybity i jedziemy na razie niższe szczyty, niższe dołki. Póki co ten ruch traktowałbym jako korektę, ale patrząc na średnią kroczącą tą 200-okresową, na którą inwestorzy zwracają uwagę, to zawsze ona działa, jeżeli to jest dość płaski ruch, ona działa jak magnes. Każde spore odejście następuje przyciąganie, czy to z jednej strony, czy z drugiej. Mieliśmy bardzo silne odejście po tym, jak właśnie rynki obawiały się, że pandemia w Chile i w Peru, na tych najbardziej miedzionośnych złożach, może spowodować zawirowania od strony podażowej na rynku. No bardzo mocno doszliśmy, do tej chwili być może należałoby się spodziewać dojścia w stronę 200-okresowej średniej. Jeżeli wrzucimy sobie stochastyczny wolny z poziomów tygodniowych, patrzmy sobie, na poziomie 98% rynek jest wykupiony, powstał sygnał sprzedaj i znowuż w stronę 276 dolarów za 100 funtów miedzi. Jest to dość istotny ten tydzień, może być dla rynku miedzi, dlatego że po tym objęciu Bessy jesteśmy praktycznie na poziomach zamknięcia i otwarcia poprzednich dwóch tygodni. Czyli tutaj ewentualnie, jak już to spadki w stronę tego dołeczka 285, który współgrałby z 200-okresową średnią kroczącą. Ewidentnie z poziomu 96% wykupienia powstał sygnał sprzedaj na stochastyku, ale patrząc na niższe interwały, ten stochastyk troszeczkę nas będzie kłamał, dlatego że póki co krzyczy kup.
ale taki kup może oznaczać to tylko i wyłącznie podejście w ruchu bocznym. Tu już cały czas krzyczał sprzedaj, a rynek jeszcze rósł. I patrząc na jeszcze niższy interwał, na H4 mamy potwierdzenie, że właśnie H4, popatrzmy, zmienność na miedzi umarła, jesteśmy pod 200-okresową średnią kroczącą na H4, no i tutaj znowuż na H4 sygnał sprzedaży. Czyli jeszcze wydaje mi się, trzeba będzie odczekać 2-3 dni, żeby stochastek dzienny podniósł się na wyższe poziomy i wtedy generując sygnał sprzedaży, będziemy mieli sygnał sprzedaży z wykresu dziennego i z wykresu tygodniowego. Póki co intradayowo, jak popatrzymy sobie zmienność po wyszczale 2 października, zmienność praktycznie zamarła i dość wąskim jesteśmy przedziale. Dobrze, na walutach. Na walutach to już w ogóle jest nędza, bida z nędzą, przez świat pędzą. To, że pisałem również o tym, że chińska gospodarka odbija się bardzo mocno, dużo lepiej niż amerykańska, europejska czy inne, to też yuan jest bardzo silną walutą i ostatnie miesiące, jak popatrzymy sobie popandemiczne, yuan bardzo mocno spada, gdzie cały czas utrzymywał się powyżej 7, gdzie Amerykanie mieli pretensje, że Chińczycy manipulują kursem. W tej chwili już nie mają pretensji, że jak yuan się umacnia, jesteśmy bardzo blisko wsparcia. To wsparcie na poziomie 6,68 jest istotnym, dlatego że to jest, tutaj mamy fajne OLO, już to wyrysuję może. Bardzo fajne OLO. To, co tutaj stanowiło opór po rozbiciu, stało się wsparciem. Jeżeli to wsparcie pęknie, tutaj możemy schodzić na niższe poziomy. Są to najniższe poziomy od marca 2019 roku, a zejście poniżej spychałoby w stronę 63. Tak mi się głupio yuan ustawił, ale tylko dlatego, że coś tutaj wymyśliliśmy. Wymyśliliśmy to, że wrzesień 2017 roku powstrzymuje wzrost euro-dolara. To, że mamy taką fajną sytuację, to jeszcze o niczym nie świadczy. To jest zwykle miesięczny, miesiąc się dopiero zaczął, ale popatrzmy na to z perspektywy zupełnie innej. To, co mieliśmy na miesiącu i namalujmy sobie 3 rzeczy, które nie wiem, dlaczego mi zniknęły. Z tego wsparcia szliśmy w stronę 1,20, po czym podaż próbowała zepchnąć na niższe poziomy, kolejny poziom wsparcia. Niestety kupującym nie udało się wyjść na wyższe poziomy. Utworzyło nam się tutaj coś na kształt korony bez potwierdzenia, czyli nie ma sygnału, a w tej chwili zeszliśmy poniżej. Odbijamy się. Najbliższa strefa oporowa, jeżeli chodzi o wykres dzienny, to jest poziom 1,1950, ale zwróćmy uwagę na niuanse i szczegóły. Nie to, to chciałem. I żeby to było precyzyjnie. Szczyt rozbity jedną świecą, w dniu dzisiejszym testowany, 1,1763 na ten 1,1766 na ten moment jest kluczowym miejscem do tego, żebyśmy mieli odejście w stronę 1,1866 lub zejście poniżej spadki w 1,1698. I tutaj dla euro-dolara mamy dwa wydarzenia. Jutrzejsze FOMC, który może zepsuć nastroje albo poprawić, no i czwartkowy EBC, gdzie należy, ja sądzę, ale to jest tylko moje takie czucie w kościach, gdzie EBC będzie chciał słownie interweniować na rynku walutowym, osłabiając wartość wspólnej waluty. Na wykresie godzinnym, popatrzmy sobie, jak to było precyzyjnie, to, co tutaj jest oporem i tu już można sobie porysować strefą,
z 1 października. Opór rozbity stał się wsparciem. To zlikwidujmy to, co niepotrzebne. Przeciągnijmy sobie dalej. Już intradayowe spadki, dopiero zejście poniżej 1,1765. A póki co szansa na wyższe poziomy. Dokąd? Do strefy tych ostatnich szczytów, gdzie mieliśmy zjazd i to jest 1,1866, to co mamy z wykresu dziennego. Tu na wykresie godzinnym, jeżeli ten poziom okaże się trampoliną do wzrostów, należałoby się spodziewać odejścia w stronę 18,85. Ale popatrzymy sobie za chwileczkę na indeks dolara z wykresu dziennego. Sytuacja jest dość mocno skomplikowana, bo jeżeli EBC lub Fed zaszkodzą, jedni i drudzy będą chcieli zaszkodzić walucie, to zejście poniżej tych poziomów to w dłuższej perspektywie sprawdzenie szczytów z marca tego roku, dokładnie jest to szczyt z 9 marca, który nie został jeszcze sprawdzony i to są okolice ciut poniżej 1,15. Czyli jeżeli ta sekwencja, ta formacja spotka, którą mamy, ma zadziałać, a któryś opór, choćby nawet 17,50 lub to, co w tej chwili jest wsparciem 17,62, jeżeli to pęknie, możemy spodziewać się wtedy zejścia nawet w stronę 1,15. To też na tej parze euro-dolar jest dość skomplikowana sytuacja. USD/JPY również zmienność tutaj bardzo mocno w ostatnich dniach zamarła. Jesteśmy na oporze 105,70 i póki co kupujący, czyli dołek rozbity jedną świecą, przetestowany w tym miejscu na tej ukrytej korekcie i opór. 105,78 mniej więcej, dopiero wybicie tego poziomu otworzy drogę w stronę 106,20. Utrzymanie tego wsparcia, utrzymanie tego oporu, zejście na niższe poziomy. Patrząc na zupełnie niskie interwały na M15, natomiast utknęliśmy. Mówię, że na rynku walutowym ostatnio zmienność bardzo mocno zamarła. To popatrzmy sobie na te dołki, gdzie mamy takie próbę silnego odejścia w górę i te dołki. Wsparcie 105,53, opór 105,80, raptem 20 parę pipsów i od wczoraj po tych harcach na indeksach utłukliśmy się w trendzie bocznym. Kluczowe wsparcie 105,52, oczywiście intradayowe, bardzo krótkoterminowe. Kluczowy opór 105,78, dopiero pokonanie któregoś z tych poziomów otworzy drogę. I jak popatrzymy sobie na wykres 15-minutowy i to, na co my patrzyli z wykresu dziennego, jak silna to, przepraszam, do człowieka, jak silna jest ta strefa oporowa, ile razy już testowana, no ale pokonanie tego wsparcia to zejście na niższe poziomy w stronę tutaj 105,8. Gdzieś musimy się wreszcie zdecydować, w którą stronę pójdziemy. Jeżeli chodzi o naszą złotóweczkę, na 15-minutowce jesteśmy tutaj na wsparciu 4,47. Pokonanie tego wsparcia i to jest ten moment, gdzie jesteśmy, już zaznaczam. Ten dołek trzyma nas jako wsparcie 4,47. Jego pokonanie to coś powinno stracić ważność i wtedy zejście i testowanie tutaj poziomów oporowych rozbijanych i to jest 4,45. Niemniej ciągle jeszcze to należy traktować jako to zejście, jako ruch
korekcyjny. Funt, mimo że jest słaby na ten moment, wiadomo, związane jest to z Brexitem, intradayowo, tak krótkoterminowo na H4 ostatnie dołki tutaj trzymają jako wsparcie, ale one są dość mocno wątpliwe. Ten swing wzrostowy, popatrzmy sobie na te zielone świeczki, wyznacza nam strefę trendu bocznego, opór 4,98, wsparcie 4,91 i mieliśmy już atak i wyjście powyżej 5,06. Na wszystkich parach złotówkowych jest dość skomplikowana sytuacja, bo jak zauważymy sobie, stąd. Spróbuję to narysować. To będzie. Próbujemy wychodzić z trójkąta. To wyjście nie jest trwale na próbie zejścia poniżej. Niestety popytu jeszcze ciągle niespecjalny ten popyt. Popatrzmy sobie, mamy reakcję popytową, ale już na wykresie 15-minutowym ten popyt o tej porze zamiera i 4,93 do pokonania, żeby wyjść w stronę tutaj 4,94. Jeżeli chodzi o rynki rolne, ciekawie w dalszym ciągu dzieje się na soi. Soja powróciła, popatrzmy sobie, jaka potężna luka. Ajajajaj, wykres dzienny. Soja wybija to, o czym mówiliśmy sobie ostatnio. Jeżeli to wsparcie wytrzyma na 982, szczyt może być zagrożony. Dlaczego? Bo idziemy w sekwencji impuls, korekta, impuls, korekta. Korekta nie zrobiła nowego dołka. Objęcie hossy, 3 dni spokoju. Mówiliśmy sobie to o tym na poprzednim webinarze. Wychodzimy na wyższe poziomy. Są to poziomy, gdzie kolejne opory już zostały sprawdzone. Jest to poziom 10 dolarów 52 centy za bushel i 1060. Tutaj już cała masa podaży 2018-2017 rok. Być może soja już powoli wyczerpuje swoje wzrosty. Natomiast na kawie zmienność również troszeczkę spadła w ostatnich dniach. Zbiory kawy w Brazylii na historycznie wysokim poziomie. Po trzecim szacunku. Czwarty szacunek będzie w grudniu. Tutaj utknęliśmy od praktycznie 3 dni. Nie bardzo rynek chce się zdecydować, natomiast pokazali kierunek i spadek poniżej 104, na dołku 104 centów za funt kawy. No i co z tego? Pojawiła się bardzo ładna świeczuszka. Formacja przenikania, ale nie jest potwierdzona. I kolejny dzień, wczorajszy i dzisiejszy, jesteśmy lisej barowo w obrębie tej świecy. Bo też jeżeli presja podażowa w dalszym ciągu będzie istniała, zbiory kawy, jak wspomniałem, na historycznie wysokich poziomach, będzie to według szacunków brazylijskiego urzędu, będzie to drugi co do wielkości rekordowy zbiór, jeżeli chodzi o rynek kawy arabiki. Tutaj można się spodziewać spadków w stronę kolejnych poziomów, nawet poniżej 100 centów. Z punktu widzenia niższych interwałów zejdźmy sobie na H4. Ciągle obowiązuje układ coraz niższe szczyty, coraz niższe dołki. No i te ostatnie 2 dni, zobaczmy sobie, wyhamowanie, rynki na chwileczkę odpoczęły. Po takim mocnym ataku poniżej 104 centów za
funt kawy. I jeszcze szybciutko indeksy CMC. Indeks dolara amerykańskiego, który wczoraj właśnie tracąc napędzał również amerykańskie indeksy i tracąc napędzał wzrosty między innymi na ropie, na miedzi. W dniu dzisiejszym jest próba odreagowania, ale nie wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o to, żebyśmy zobaczyli jakieś większe umocnienie do całego koszyka walut. Natomiast drugi rynek, który chciałbym sprawdzić, to jest rynek jena i tu na rynku jena ten ruch korekcyjny, który nie wykonał nowego dołka, odbijając się od wsparcia na 20 900 punktów z groszami, utrzymał się na wsparciu i w tej chwili, jeżeli uda nam się, to powrócimy w stronę 21190. Patrząc na niższe interwały, już nawet jest godzinny, targetem powinno być domknięcie luki tygodniowej. To, co działo się na indeksach, inaczej, ja się z tobą zgodzę. Ja się z tobą zgodzę, dlatego że zawsze można znaleźć przyczynę. Ja się troszeczkę z tego śmieję, bo zawsze można znaleźć naukowe wyjaśnienie tego, co się stało na rynku. Może wyrzucanie 10-latek. Okej, ja tego nie neguję. Może taka anegdotka troszeczkę. Analityk, który stawia, bo takich opisów mamy, a bo zachorował tam ktoś coś, no to będzie wzrosną zachorowania, będzie spadało, będzie szczepionka, już niedługo to będzie rosło. Zawsze można na to stawiać pieniądze, ale swoje. Ale analityk taki, który nie stawia na swoje analizy pieniędzy własnych, to dla mnie jest facet, który w sposób naukowo potrafi mi wytłumaczyć, dlaczego w zeszłym tygodniu się pomylił. I nie chcę tutaj inaczej. Ja jako trader z ponad 20-letnim doświadczeniem wiem jedno. Nie jest ważna przyczyna, a ważny jest skutek. I to, co się dzieje aktualnie, do mnie raczej przemawia wykres i to, co robi się cena, a nie szukam tego. Bardzo często dostaję pytanie, a dlaczego to tak spadło? No bo chcieli sprzedawać. A dlaczego tak wzrosło? No bo ktoś chciał kupować. Z ceną. Ponad 100 lat temu Jesse Livermore powiedział, no legenda giełdy, powiedział jedną prostą prawdę o handlu. Rozsądny trader nie dyskutuje z ceną. Dopóki cena chce rosnąć, kupujemy. Dopóki ja chcę spadać, sprzedajemy. Najbardziej, wtedy nie było komputerów, nie było świeczek, znaczy były, tylko trzeba sobie było narysować samemu na papierze milimetrowym. No i tutaj, tak, słusznie, 4 razy zbankrutował. 4 razy był multimilionerem. 100 lat temu multimilioner, to dzisiaj niesie Bill Gates chowa ze swoimi drobnymi. To zupełnie inne pieniądze, ale to jest historia. Zbankrutował 4-krotnie. Ja się z tobą zgadzam. Bardzo lubię tego faceta, dlaczego z wielu przyczyn. Niezwykle barwna, nie tylko jeżeli chodzi o inwestowanie, niezwykle barwna postać, jeżeli chodzi nawet o życie. Wiecie, dlaczego on bardzo lubił przyjaciółki swojej mamy? Dobra, nic nie powiem. Okej, dobra, mniejsza o to. Co w tej chwili się robi z indeksem jena na niskich interwałach? Ostatni dołek przed szczytem został wybity, a skoro ten to został wybite, to na ten moment to się stało wsparcie. To też tutaj, jeżeli indeks jena będzie rósł, para USD jen również powinna sobie słabo radzić. Jeszcze szybciutko, krótko na rynek akcyjny. KGHM na wykresie miesięcznym przetestował ostatni szczyt rozbity jedną świecą. Na wykresie miesięcznym pojawia się nam sygnał,
niespecjalnie elegancki dla KGHM-u na wykresie tygodniowym, popatrzmy sobie, ostatnie szczyty powstrzymały spadki i ten tydzień mamy odreagowanie na naszej spółce miedziowej, ale tylko dlatego, że rynek miedzi próbuje odreagować. Na niskich interwałach na H4 ciągle jest to sekwencja niższe szczyty, niższe dołki. Odbicia można się spodziewać, dlatego że na wykresie godzinnym powstała nam dywergencja pozytywna, skąd odbicie możemy jeszcze zobaczyć w stronę 120 zł, 121 zł. Niepokojące jest to, że ostatni szczyt przed dołkiem na wykresie 4-godzinnym nie został wybity, a wzrosty dopiero wtedy, gdy uda nam się wyjść powyżej 119,92 zł. Kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Tak jak mówię, na rynku walutowym na razie banki ruszyły wszędzie na świecie. Już sobie popatrzmy sobie na koszyki banków, koszyki akcyjne, bo tutaj ja lubię koszykami patrzeć. Popatrzmy, co się dzieje na bankach w Europie, gdzie ta panika pandemiczna, próbowaliśmy schodzić, no i w tym tygodniu od poniedziałku banki ruszają. Dzisiaj banki, indeks banków europejskich, prawie 5% w górę. Banki amerykańskie prawie 2% w górę. To wsparcie, o którym mówiliśmy sobie. Wsparcie. I w tej chwili, jeżeli już patrzymy na to, to blisko oporu. Ten opór, no, z tego szczytu. I póki co na razie utkwiliśmy w trendzie bocznym. Także banki odbijają. Dlaczego banki odbijają? Bo banki zaczynają zarabiać. Co się dzieje, jak jest taka kryzysowa sytuacja? Banki odbijają dlatego, że banki zachodnie, a szczególnie amerykańskie, te główne banki z działalności mają niewiele, ale miliardy czerpią z fuzji. Masa połączeń, masa fuzji, masa przejęć i to jest w tej chwili dla Goldmanów, no, JP Morganów, Goldman Sachsów, Citigroup, ten tort na ten moment od początku roku to jest 40 miliardów dolarów zysków dla banków. Spróbujemy już zaraz PKO BP zrobić, czy banki Wielka Brytania, ale to jest kompletnie dno. Z minimalnych poziomów się odbijają i tutaj 2207 punktów. Ale jak popatrzymy sobie na wykres tygodniowy, drugi tydzień z rzędu odbijają banki europejskie z szansą na wyjście na wyższe poziomy. Jeszcze rynek akcyjny, tu było PKO BP. No, nie wiem, czy mam, bo tu tak. O, jest. PKO BP. Po tym takim bardzo fajnym odbiciu na H4, które mamy, jest już blisko strefy oporowej. Pierwszy poziom, koniec pierwszej korekty tego ruchu i ta podaż z 23-27 na razie nam się uruchamia, ale patrząc na wyższe interwały, na wykres dzienny, jeszcze przestrzeń do wzrostów w stronę 23,56 oraz 24 jak najbardziej jest możliwa. Natomiast jak popatrzymy sobie po tym całej wyprzedaży, gdzie sektor finansowy i sektor energetyczny najmocniej ucierpiały, tutaj jeżeli już wzrosty, to wzrosty w stronę tutaj bardzo mocnego oporu w okolicach 24
24,50 i szczytu 25 zł. Na razie na H4 jesteśmy na oporze. Ta reakcja jeszcze niczym nie świadczy. To jest dzisiaj dzienna reakcja. Być może jest to tylko i wyłącznie realizacja zysków przez część graczy z dość solidnego wzrostu, bo 10% wzrostu piątek, poniedziałek, wtorek, realizacja zysków, a fajną okazją, być może do kupna, będzie to, jeżeli ostatni szczyt rozbity będzie przetestowany, poziom 20-20 i stąd trampolina i odejście na wyższe poziomy. Na wykresach, na wyższych interwałach, niestety jest przyczółek kupujących. Absolutnie tak, ja już sobie to wyrzucę, tu wykres tygodniowy. Sprzedający nie mogą zrobić nowego dołka. Ostatni szczyt przed dołkiem zostaje wybijany. To też to wsparcie, które tutaj powstało z szansą na utworzenie wyższych poziomów. Dokąd? Pamiętajmy, jesteśmy na poziomach z 2016 roku i to OLO i co nas trzyma. Niewątpliwie rynek jest potężnie wyprzedany. Raczej z szansą na wyższe poziomy. Z H4 czekamy na wybicie tego oporu lub testu. Nawet na godzinkę sobie popatrzmy. Ta strefa oporowa została rozbita luką, nietestowana. Podaż na razie nam się pojawia, czyli ewentualne spadki w stronę ciut powyżej 22 zł byłyby fajną trampoliną do tego, żeby odejść na wyższe poziomy. Na razie króluje popyt. Ten popyt nie jest niczym zagrożony. No, ostatni dołek przed szczytem trzyma, ciągle trzyma. Także każde cofnięcie póki co na razie jest korektą. 22 z groszami jako wsparcie. Kochani, przeciągnąłem kurczę już prawie 12 minut. Nie dostanę premii za przeciągnięcie. A dobra, premii nie dostaję. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się. Jak zwykle dużo pikciorków Wam życzę oraz to, aby Wasze dzieci miały bogatych rodziców. Dzięki, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień.